when I'm on the rip. Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy. Zapraszam na krótki unboxing oraz pierwsze wrażenia z użytkowania i styczności z Pocophone F1. Jeżeli chodzi o samo opakowanie, przyznam szczerze, że mi się podoba. Fajna taka stylistyka, czarno-żółta. Przecież nie będę rozgadywać się za bardzo o pudełku. Natomiast z tyłu mamy informacje na temat tego, co znajdziemy w środku, jeżeli chodzi o sam telefon. Snapdragon 845, Liquid Cooling System, odpowiedzialny za chłodzenie procesora, dual kamera oraz pojemna bateria 4000 mAh. Ja sobie będę w międzyczasie tam gadać, a wy będziecie sobie oglądać, co znalazło się w tym opakowaniu. Można powiedzieć, że stosunkowo niewiele, bo poza oczywiście gwoździem programu, czyli Pocophone F1, mamy jeszcze ładowareczkę, kabel USB typu C, mamy bardzo podstawowy case na wzór tego, który mieliśmy w Xiaomi Mi 8 oraz instrukcję obsługi. Brakuje słuchaweczek, ale nie ma co się przyczepiać. Ja będę co jakiś czas to powtarzać, że nie ma co się przyczepiać, tym bardziej biorąc pod uwagę cenę tego urządzenia. Natomiast jeżeli chodzi o sam telefon, wydaje mi się bardzo, bardzo ładnie wykonany. Fakt, trzeba zaznaczyć, że z tyłu nie mamy żadnego aluminium, nie mamy żadnego szkła, mamy plastik, natomiast ten plastik wydaje się całkiem niezłej jakości. On jest taki, czy ja wiem, można powiedzieć lekko matowy, lekko wygrawerowana nazwa Pocophone. U góry mamy podwójny aparat, czytnik linii papilarnych, jacka, co jest jakąś tam nowością i rewolucją, w cudzysłowie mówiąc, w roku 2018. Mamy przyciski regulacji głośności po prawej stronie oraz przycisk wybudzania, włączania, wyłączania oraz tackę na karty SIM. Jeżeli chodzi o front urządzenia, nie mamy tutaj OLED-a, nie mamy tutaj PO-LED-a, AMOLED-a. Mamy natomiast IPS LCD o przekątnej 6,18 cala w rozdzielczości 1080x2246 pikseli, co daje nam proporcje 18,7:9. Wystarczające w zupełności zagęszczenie pikseli na cal wynoszące 403 ppi. Jeżeli chodzi o front urządzenia, jest chroniony Gorilla Glass, natomiast nie mamy dokładnie informacji, która jest to generacja. Za wydajność urządzenia odpowiada topowy, znany ze wszystkich flagowców po 3-4 tysiące złotych Snapdragon 845. Cztery rdzenia taktowane są zegarami 2,8 GHz oraz cztery pozostałe po 1,8. Układ graficzny wiadomo Adreno 630. Mało tego, akurat w moim modelu mamy wbudowaną pamięć 64 GB i 6 GB pamięci RAM, natomiast mamy też wersję 128, trochę droższe, oraz tę najwyższą 256 GB wspieraną 8 GB pamięci RAM. Jeżeli chodzi o system, mamy tutaj lekko zmodyfikowaną nakładkę MIUI w wersji 9.6. Jest to nakładka przystosowana do modelu Poco. Działa na Androidzie 8.1 Oreo, choć jestem święcie przekonany, że Androida 9 na tym telefonie też znajdziemy. Mamy tutaj aparat główny 12-megapikselowy ze światłem 1.9, 1.4 mikrometra oraz drugi 5-megapikselowy ze światłem 2.0, 1.12 mikrometra. Jeżeli chodzi o rejestrację filmów, jest ok, jest naprawdę ok. 4K przy 30 klatkach, 30 klatek mamy Full HD bądź 240. Aparat frontowy, czyli do selfie, 20-megapikselowy ze światłem 2.0, rejestrujący filmy z HDR w maksymalnej rozdzielczości 1080p przy 30 klatkach. Mamy oczywiście, tak jak wspomniałem, jacka, zatem obeszło się bez żadnych przejściówek. Jak widać, Xiaomi można. Mamy u dołu złącze USB typu C. I ogólnie rzecz biorąc, moi drodzy, pierwsze wrażenia, jak za cenę oraz możliwości tego telefonu, dla mnie są mega, mega pozytywne. Mam wrażenie, że po jakimś tam tygodniu, półtora do dwóch testowania tego urządzenia i przygotowania dla Was tej recenzji, moje takie dłuższe, pierwsze, drugie, czwarte, piąte, szóste wrażenia się nie zmienią. Co warto jeszcze powiedzieć na temat tego urządzenia? Oczywiście telefon za niespełna 1500 zł, który ma konkurować z telefonami za 3-4 tysiące zł, wiadomo, że Xiaomi musiało gdzieś coś uciąć, aby ta cena była tak niesamowita niska, bo mówimy tutaj, jeszcze raz powiem, o cenie około 1500 zł. Słuchajcie, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że samo urządzenie moim zdaniem zostało, tak jak powiedziałem, bardzo fajnie wykonane, natomiast chciałbym zaznaczyć, że brakuje w nim NFC, brakuje jakiegoś certyfikatu wodoszczelności. Tak jak powiedziałem, ten tył jest plastikowy, choć mi ten plastik naprawdę kompletnie nie przeszkadza. No i sam aparat podobno odstaje od flagowców, ale w zestawieniu ze średniakami śmiało może konkurować.
Tak czy siak, moim zdaniem wydaje się lepiej niż dobrze, tym bardziej, że mamy tutaj też bardzo pojemną baterię 4000 mAh, a biorąc pod uwagę rozdzielczość ekranu, która nie jest jakaś przeogromna, choć tak jak powiedziałem, wystarczająca, może będziemy w stanie wykręcać naprawdę całkiem niezłe wyniki na jednym cyklu ładowania. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Jeżeli mielibyście jakieś pytania bądź sugestie, co miałbym sprawdzić do czasu recenzji, to piszcie proszę w komentarzach. Sekcja komentarzy należy do Was. Dziękuję serdecznie za ten materiał. Pozdrawiam. See ya.